Cześci czołem, Kromka z Rosołem. Słuchajcie, ciekawego maila dostałem z informacją, oczywiście no nie tylko ja, ale każdy z was. Chodzi o event, który będzie się nazywał Loaded Dice, załadowane kości, coś takiego. I muszę przyznać, że to będzie dosyć ciekawe doświadczenie, mimo że gra bardzo mnie drażni, a może i dlatego, że jest za duża losowość w tej grze i może to sprawi, że będzie to coś fajniejszego niż dotychczas. Z tego, co tutaj mamy napisane, to event będzie od 6 do 12, no tu jest 13 opisany, no ale dobra. I o co chodzi? Chodzi o to, że mechanika gry pozostanie taka, jaka jest. Tutaj opisują, że no jest to nazwane tam ta losowość generatorem liczb losowych i chodzi o to, że mamy skalę 75 do powiedzmy 125 penetracji i to nam losuje w tej skali plus minus 25% penetrację, tak? Bo 25% jest tego całego RNG z penetracją, z uszkodzeniami, z zadawaniem obrażeń od podpalenia i tak dalej. No i tutaj mamy wszystko to, parametry i tak dalej zostaną w grze takie jak dotychczas, ale zostanie obniżone, słuchajcie, RNG do plus minus 10%, co będzie dawało bardziej przewidywalne, że tak powiem, potyczki. To nie będzie tak, że my wyjedziemy pojazdem, który pozwala nam z penetracją jakąś wysoką przebić dany pojazd w bok, a okazuje się, że my go nie przebijamy, bo po prostu wylosowało nam najmniejszą penetrację i jest dupa blada lemoniada. W tym przypadku no tutaj mi się to naprawdę podoba, dlatego że no tak jak powiedziałem, będzie to bardziej przejrzyste. Będziemy wiedzieć, czy możemy konkretnie, czy możemy wyjechać sobie na pojazd, stuknąć go, przebić, cofnąć się, tak? Ale z drugiej strony będzie to również działało w drugą stronę, czyli nas też będą częściej przebijać, bo będzie mniejsza losowość, co będzie powodowało na pewno wiele trudniejsze bitwy. Będzie to bardziej przewidywalne, mniej losowe, ale z drugiej strony, no, skoro ktoś będzie miał większą penetrację niż my, i większy pancerz niż my, no to on nas może będzie przebijał, my jego nie. Także to jest dosyć ciekawa zmiana. Jest to okrzyknięte jako miano eventu, jednak jest opisane również, że jest to test. I będą ten test monitorować dosyć dokładnie. A co może to oznaczać? No to może to oznaczać to, że albo jest jakaś wrzawa podniesiona, albo dużo zgłoszeń dostali lub dostają z chorymi akcjami, gdzie no dochodzi no całkowicie do absurdalnych sytuacji. To nie jeden z was to wie i przeżył. I próbują coś z tym zrobić, ale to są tylko takie moje domniemania. Tak naprawdę co Wargaming zrobi, to nikt nie wie, oni są nieprzewidywalni. Ale z tym akurat, no jak oni to nazwali, eventem, no jestem za. Jestem za, naprawdę. Plus minus 10% myślę, że to jest trochę za mało. Ale zobaczymy jak będzie. Zobaczymy jak będzie, nie ma tutaj co narzekać na razie. Trzeba to przebadać i dopiero wystawić opinię. Bo moim takim średnim RNG dla mnie osobiście, mówię dla mnie, o Jezus, byłaby wartość 15%. 15, bo to jest tak około pół na pół tego, co mamy w tej chwili, 25, a 15, tak? Wtedy byłoby to i dosyć losowe,
i dosyć oczywiste. Ale no, 10%, zobaczymy jak to wyjdzie. I przypominam, od 6 do 12 i na pewno z tego skorzystam, zobaczę i opowiem jakie są moje odczucia. Także to by było na tyle, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, na razie.